Tutaj też. Koszmar Polaka. Toaleta jest płatna, a ja nie płacę za sikanie, mam zasady. No i... Iż kurudzi! Więc wszystkie chuje, które tu będą stawać, będą odholowywane. Dzień dobry. Jestem sobie w barze szybkiej obsługi. Generalnie, jak widać, jest pusto. Ale przy kiblu i tak siedzą dwie babcie klozetowe i zgarniają hajt od ciebie, jak zrobić na przykład siku, albo na przykład zrobić kupę. To jest zastanawiające. Za wszystko trzeba płacić. Śmieszna sprawa. Hotel, w którym mieszkam, nazywa się Ślina. Przy meldowaniu się do hotelu dostanę od razu pilota, żeby nikt nie zajebał. Z każdego kraju politycy kradli. Teraz na przykład coś się dzieje z drzwiami. Nie wiem co. Belgia. Czuję się jak u siebie na rynku. Jest dokładnie tak samo. Papierowe jakieś folie. Koleś się rozkładałem jakieś gówna. Popatrz dookoła i nie staraj się zaprzeczyć. Nawet manekiny czarnych kobiet mają wymiary czarnych kobiet, czyli ogromne tyłki. Props. Koszmar Polaka. Dzień dobry. Publiczne toalety zupełnie nieosłonięte. Twój ptaszek jest zupełnie nieosłonięty. A ty boisz się tam sika, sika, tam sika, tam sika. W kawiarni można się przysiąść do zebry, wypić z nią kawę. Tak jak na ulicy z reguły są ciemni, czarni Arabi, to na przykład pociągami jeżdżą głównie biali i żółci. No żółci to są tacy też biali, ale żółci. Ale Brugia, bo tutaj też jestem, jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie, ale nie wynika z tego zbyt wiele dla takiego turysty jak ja. W Brugi wszystko zgapione z Wenecji. Żenada, żałte. Jeżeli pływasz tutaj sobie kanałem i na przykład już nie chcesz płynąć kanałem, to jest fajna sprawa, bo są takie stacje z butelkami z winem. Możesz sobie po prostu stanąć, walnąć się na wino, nabierasz nowej energii i płyniesz dalej. Kolejny props. Wariacja na temat wielkiego ptaka z ulicy Zamkowej. Figura, którą opłacił Polski Ruch Narodowy. A tutaj z kolei M&M'sy grające na trąbce. Czarni ludzie bardzo lubią imprezy z brzydkimi, grubymi, czarnoskórymi kobietami. A ty! Tutaj, jak ktoś umiera, to informacja jest z rozmachem na pół ściany. Jestem w kościele, ale tutaj na wprost, gdzie zawsze jest duży krzyż, ołtarz, jest taka ściana. I z obrazka wynika, bo jesteśmy tutaj, że to jest restauracja. Za tą ścianą jest restauracja. Bezcenna rzeźba z niszczarki do dokumentów. Biedny pan nie ma pieniędzy, żeby sobie popcinać włosy na płaszczu. Smutno mi się robi. Bezcenna rzeźba zrobiona z opon. W Carrefourze fajną sprawą jest to, że oficjalnie reklamują kwasy. Możesz kupić kwas za 5 euro i wystarczy ci na 25 razy. Po prostu 25 liźnięć i będziesz lekko skwaszony. Belgia jest też potęgą w czekoladkach. Tutaj na przykład zestaw dla mechanika, tutaj dla koniokrada, czekoladowy młotek, czekoladowe nożyczki, czekoladowa kłódka, czekoladowa nakrętka, śruba. Jak robisz zakupy w sklepie, na przykład w Carrefourze, to pani każe ci, jak masz torbę, każe ci otworzyć tą torbę i pokazać, co masz w środku, że nic nie zajebałeś. No, wszyscy pokazują bez problemu. Ja z problemami pokazywałem, ale pokazałem się. Jak to dobrze, że w Polsce PiS wygrał wybory. U nas na pewno nie będzie takich zbereźnych rzeźb z gołymi cyckami i z ptakami strającymi na głowę. Tylko coś z twarzą jest nie tak. Więc tą alejką mogą chodzić małe dziewczynki na spacer z księżmi. Props. Grunt to dobrze zabezpieczyć swoje mieszkanie. Nie ma szansy, żeby ktoś się włamał. Mapa Brugi z firanki. No i w końcu jest. Wreszcie doszliśmy do najsłynniejszego pomnika w Brugi, pomnika czerwonej kulki. Kolejny props od Bartka. W Belgii strasznie lubią się uczyć. Chłopak ma ogromny tornister. 52 kilo książek i to tylko na środę. Nawet się nie mogę wysikać. Jestem w jakimś tam ich McDonaldzie i toaleta jest płatna, a ja nie płacę za sikanie, mam zasadę. Idę na dwór. Co się wyprawia? Czemu pan sika w krzakach? Jak to? Znowu Chińczycy, a jak wiemy, Chińczycy są wszędzie, nawet tu, nawet za mną. Tawerna Chicago Bulls. W Polsce to jest nie do pomyślenia. Belgowie mają takie hobby, lubią ustawiać takie bardzo wysokie wysiągniki. Kradną!
tutaj kolejne ciekawe belgijskie hobby. Oni uwielbiają robić różne rzeczy z aluminium i zbierać aluminium. Chociaż to jest amelinium i tego pomalujesz, ale lubię. Nie wiem, na co się zdecydować, czy na poziom minus 1 żółwiowy, czy może na minus 2 marchewkowy. Jakieś porady? Jakieś sugestie? Jakieś opinie? Cóż mogę powiedzieć? Panie i wnuk, to Paweł, tak? Na bieżąco spod Parlamentu Europejskiego. Nie można stąd wyjechać, gdzieś na trasie do Brukseli podłożyli bombę. Mademoiselle, pozwoli pani?